Dzisiaj zostałem zaproszony do Telewizji Polskiej w Łodzi, żeby porozmawiać na temat tego, jak zachowują się piesi, rowerzyści, kierowcy na drogach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedy dostałem zaproszenie na tę debatę, miałem informację, że będziemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego różnych uczestników ruchu, czyli zarówno pieszych, jak i rowerzystów, jak i motocyklistów i kierowców. Dyskusja poszła trochę w innym kierunku. Drodzy Państwo, lobby rowerowe stara się przekonywać, że ruch samochodowy trzeba z centrum wyprowadzać. To, czego mi najbardziej zabrakło w tej debacie, to zaproszenia kogoś, który prezentuje jakieś stowarzyszenie dla kierowców. Takie, które w swojej działalności robi coś dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoli kierowców, podpowiada im, jak poprawnie się zachować. Niestety, do studia zaproszono kogoś, kto główną swoją działalność ogranicza do Facebooka, do hejtowania wszystkiego, co jest związane z rowerami. Tak spoglądam co jakiś czas, ile nam jeszcze minut zostało i tutaj jak byliśmy zapraszani, to też chodziło o bezpieczeństwo ruchu, bo my możemy mówić o konflikcie. Przede wszystkim o to chodzi w tej dyskusji. Tak, no tak, fajnie by było, gdybyśmy zaczęli o tym mówić, a problem mamy olbrzymi. Od kilku lat jesteśmy liderem w Polsce. Tylko takiego trochę niechlubnego rankingu najbardziej niebezpiecznych miast dla uczestników ruchu. Ale i zatłoczonych najbardziej. Jeżeli chodzi o liczbę wypadków na liczbę mieszkańców, takie przeliczenie, mamy, no jesteśmy liderami. Ja nie jestem z tego powodu dumny. Sami zobaczcie całą debatę i ocencie, czy w ten sposób powinno się dyskutować na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w Łodzi. Budując konflikty? Chyba nie tak.